Cześć, jesteśmy Wściubinosy i razem z naszymi psami postanowiliśmy zwiedzać świat. Dziś zapraszamy Was na Tour de Gorące Źródła Słowacji. Tym razem w podróż wyruszyliśmy z naszymi przyjaciółmi na dwa campervany. Pierwszy przystanek był jeszcze w Polsce. Nad brzegiem Odry zatrzymaliśmy się na noc, by z samego rana wyruszyć w kierunku upragnionego ciepła. Wróć. Pierwsza wycieczka trafikiem i w ogóle pierwsza nasza wycieczka camperem za granicę. Na razie jeszcze jesteśmy w Polsce pod Opolem. I zmierzamy w kierunku Słowacji i zobaczymy, co uda nam się zwiedzić i zobaczyć. W planach mamy wygrzać dupki w gorących źródłach na Słowacji. Czy nam się uda? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Taka magia van life'u. Z Potopola ruszyliśmy już prosto na Słowację. Jeszcze tylko ostatnie tankowanie w Polsce i przekraczamy granicę. Pierwsze źródełko to Kalameny. Moi drodzy, już wczoraj dojechaliśmy na Słowację i dzisiaj, i wczoraj już kąpaliśmy się w nocy, już trochę wam zdradziłem, bo kąpaliśmy się w nocy i dzisiaj z rana idziemy się kąpać do termalnego baseniku. Gdzie zostawiamy? Tu czy tam? Tu chyba. Do termalnego baseniku. Co? Są 3 stopnie na zewnątrz, ale woda ma ponad 30. Stąd idzie jakoś tam i tam wypływa? Nie wiem. O, ślisko. O, jak przyjemnie, czekajcie. O. No ale proszę! O. O. O nie, no zamoczyłam włosy. Zobaczcie, tam stoi trafik. A my się grzejemy. I już wczoraj w nocy kąpaliśmy się tutaj, prawie przy gwiazdach, bo było nieco zachmurzone niebo, ale no nie ma z tego materiału, bo było zbyt ciemno. Natomiast przyszliśmy sobie z samego rana jeszcze popływać. Normalnie jak na basenie, znaczy jak na w hotelu z basenem, bo tu stoi trafik, a tu jest basen z ciepłą geotermalną wodą. I przy okazji pierwszy wyjazd trafika za granicę. To jeszcze robię erratę, bo jest pierwszy wyjazd trafika za granicę, pierwszy wyjazd psów za granicę i co? Nic, moja biegnie do busu. Bo wczoraj aż nie chciałem wychodzić z tej wody, było tak cudownie, bo wyobraźcie sobie, że właśnie tu jest ciemno. Jesteśmy w lesie, nad nami niebo i my o 22, 23 po prostu pływamy sobie. Pływamy sobie w tym geotermalnym źródle. O, taka jest tutaj dzikość, natura, nie było też za dużo osób. Magia. To była po prostu magia. Kalameny. Ta niewielka wieś na północy Słowacji skrywa w sobie niezwykłą atrakcję. Półdzikie źródło geotermalne.
Obok naturalnego źródła powstał odwiert, który okazał się zbyt słaby do komercyjnego użycia i został po prostu otwarty, tworząc coś w rodzaju małego basenu. Okolica została pięknie zagospodarowana przez gminę, nie zakłócając naturalnego wyglądu tego miejsca. Basen jest darmowy, ale wjazd na parking kosztuje. Pieniądze trafiają do gminy i widać, że są reinwestowane. I to z głową w źródełko. Opłata jest niewielka, zależna od pojazdu. My za kampera zapłaciliśmy 5 euro z możliwością zostania do następnego dnia. Po porannej kąpieli postanowiliśmy poszukać widoku na okolicę i trafiliśmy na panoramę miasta Różomberg. Śniadanie zjedzone, ruszamy więc w drogę w kierunku kolejnego termalnego źródła. Drogi zaczynają się robić kręte, a przez okno podziwiamy pasmo górskie Niskie Tatry. Przerwa na widoczek i jedziemy dalej w kierunku kolejnego termalnego źródła, tym razem we wsi Lukawica. Dzień. Pojechaliśmy na drugi termalny pramen, który z tego, co było w internecie, miał się zapowiadać na taki bardzo dziki, naturalny, z pięknym otoczeniem, w spokojnej i cichej atmosferze, że prawie nikt o nim nie wie i tak dalej, i tak dalej. I zdjęcia z internetu, które go przedstawiały sprzed 2 lat, faktycznie robił szał. Natomiast jak przyjechaliśmy, okazało się, że rzeczywistość jest nieco inna, że ten pramen już nie wygląda tak pięknie i może nie jest aż tak bardzo oblegany jak Kalameny, ale mimo wszystko dużo osób się tu kręci. Wieczorem i w nocy była tu impreza, więc my przyszliśmy w niedzielę następnego dnia z samego rana pokąpać się w cieplutkiej wodzie, skoro już żeśmy tutaj przyjechali, i obmyślić plan, co dalej. Ale jak na razie Kalameny u mnie wygrywają, bo mimo że jest więcej osób, no to ładnie są zrobione. Jest dużo miejsca, ciepła woda także. Teraz ze mną, żeby nie było, ale na razie kręcę film, zaraz, bo zdjęcie to... Lukawica okazała się rozczarowaniem. Mimo pięknej okolicy, sam termalny basenik był zniszczony i pełen śmieci. Postanowiliśmy szybko się stamtąd ewakuować.
rejon przypominający włoską Toskanię zapowiadał, że uda nam się znaleźć dobre miejsce na śniadanie z widokiem. Tak też się zresztą stało. Najedzeni usiedliśmy do rozmyślań na temat dalszego kierunku naszej wyprawy. Urlop powoli dobiegał końca, a my nie wiedzieliśmy, gdzie dalej jechać. Po rozczarowaniu poprzednim pramenem zaczęliśmy szukać opinii na temat ostatniego, najcieplejszego źródła, jakie mieliśmy zamiar odwiedzić. Niestety nie były zbyt łaskawe. W internecie dało się wyczytać recenzje dość zwięzłe i konkretne. Szkoda czasu, niepotrzebnie tam jechaliśmy, syf, nieciekawa okolica, mnóstwo śmieci, generalnie, no, nie warto. Nam został niecały jeden dzień. Czy chcemy znów się rozczarować i wrócić niezadowoleni? Do ostatniego źródła jeszcze 2 godziny drogi i w dodatku w przeciwną stronę niż nasz dom. Ciężka decyzja, bo jednak no jest to motyw naszej wyprawy i najgorętsze źródło. Trudno, jedziemy. No i ostatni pramen na naszej wycieczce Turde Gorące Źródła w Słowacji. Podobno z najcieplejszą wodą. Tak. Co? Leżymy sobie w sumie w ostatnim pramenie na naszej wycieczce, w ostatnim gorącym źródle. I to źródełko składa się z 2 baseników. Jeden o takiej temperaturze około 30 stopni. A drugi, no nawet chyba mniej niż 30 stopni, a drugi ma temperaturę około 50 stopni i to jest taka mała kadzia, czy tam tak, no taki malutki zbiorniczek. Przed chwilą w nim żeśmy sobie siedzieli i on jest, ten malutki zbiorniczek jest tam za mną. Skroplona para wodna, którą widzicie, to nie przypadek. Woda tutaj była naprawdę gorąca i muszę przyznać, było warto. Może nie ma tutaj pięknej okolicy, dookoła same pola uprawne, a za rogiem Bratysława, ale sam basenik całkowicie inny niż wskazywałyby na to komentarze. No i ta woda. Niestety, musimy już wracać, chociaż nie chcemy opuszczać tej przyjemnej kąpieli. Do Polski wracamy przez Czechy, aby wieczorem zameldować się w domu. Szkoda, że jutro do pracy.